Dzień dobry Państwu. Witam Pana Artura Gawłowskiego, wykonawcy tego zadania, o którym wspomniał Pan Rzecznik. Witam Panią Skarbnik. Witam Państwa dziennikarzy, mieszkańców Kamiennej Góry, zwłaszcza mieszkańców ulicy Leśnej, którzy kilkadziesiąt lat czekali na remont tej ulicy. Dzisiaj z prawdziwą radością mogę oświadczyć, że jesteśmy już bardzo blisko finału, czyli to oczekiwanie mieszkańców na ten remont wreszcie się zakończy. Zakończy się budową praktycznie nowej drogi, bo z tej starej już niewiele zostało, a nie tylko drogę tam firma pana Gawłowskiego zbuduje, ale także, proszę Państwa, parking, który na pewno pomoże i mieszkańcom, i też osobom, które będą odwiedzały nasz zalew, bo on jest też częścią takiego programu, który się nazywa udostępnienie zalewu i skomunikowanie go w sposób taki bardziej dostępny. Jak wiemy, w tym terenie nie ma za dużo miejsc parkingowych, a tutaj, i to wiem od pana wykonawcy, będzie w pierwszym rzucie ten parking robiony. On będzie miał 46 miejsc parkingowych, w tym plus, przepraszam, 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Ta inwestycja zostanie sfinansowana w całości ze środków, które pozyskaliśmy w ramach programu dla gmin górskich. Będzie kosztowała 4 740 000, a zakres jej rzeczowy jest bardzo, bardzo szeroki. O parkingu już powiedziałem. Powiem jeszcze o samej ulicy. To jest 300 metrów bieżących tej ulicy, 3000 metrów kwadratowych kostki, to są chodniki, zjazdy, ciągi pieszo, jezdne, pieszo rowerowe, pobocza. Tam też zostaną wymienione wszystkie sieci. Także to jest naprawdę kompleksowy remont, kompleksowa budowa, można powiedzieć, i to jest robione w systemie zaprojektuj i wybuduj, czyli od początku do końca firma pana Gawłowskiego, usługi montażowo-budowlane AJM, ma przygotować tę inwestycję i oddać nam, mieszkańcom, użytkownikom, do użytku w ciągu 18 miesięcy. Ale jak się przed chwilą dowiedziałem od pana prezesa, prawdopodobnie zostanie to zakończone wcześniej. Tak pewnie pan prezes się wypowie tu sam, ale jest szansa na to, że będzie to skończone jeszcze w tym roku. Ja nie będę wchodził w szczegóły tego zadania, bo już w zasadzie większość wymieniłem. Podam tylko jeszcze sprawy dotyczące finansowania. Jak mówiłem, środki pozyskane w ramach gmin górskich, środki pozyskane dzięki wsparciu oczywiście pani minister Machałek, serdecznie dziękuję jeszcze raz przy tej okazji za to wsparcie i powiem, że one są już na naszym koncie, prawda pani skarbnik? Tak, od praktycznie drugi rok środki znajdują się na rachunku bankowym gminy. Przekazane zostały zaraz w momencie, kiedy otrzymaliśmy te środki. No i leżą i czekają, żeby je pożytkować. Z czego się na pewno cieszy pan wykonawca, ponieważ będzie mógł fakturować częściej, a nie tak jak w ramach Polskiego Ładu, tylko dwie faktury w ciągu całego zadania. To jest oczywiście bardzo, bardzo istotne i na pewno też miało wpływ na cenę, a jak tutaj już było dzisiaj powiedziane, oferta pana Gawłowskiego była najtańsza. Mamy doświadczenia dobre z tą firmą. Ta firma wykonuje obecnie jeszcze ulicę, w zasadzie już zakończyła praktycznie ulicę Wrzosową. Za chwilę przystępuje do remontu ulicy Śląskiej. Za chwilę będzie też Różana plus ten wiadukcik nad ścieżką rowerową naszą przy ulicy Słowackiego, więc dużo rzeczy na bieżąco, a wcześniejsze też przecież
zadania wykonywała na rzecz naszego miasta. Także cieszę się, że po pierwsze realizujemy inwestycję długo oczekiwaną przez mieszkańców, po drugie, że będzie realizowała ją nasza miejscowa firma, czyli mamy podwójne powody do radości. W tym momencie mogę powiedzieć Państwu, że to kolejna, nie wiem czy się pomylę, ale bodajże 13 ulica w mieście, którą realizujemy w tej kadencji, którą naprawiamy, poprawiamy albo budujemy na nowo, tak jak w przypadku ulicy Wrzosowej, tak jak w przypadku łącznika między ulicą Księcia Bolka a Wałbrzyską. To są nowe po prostu ulice, które powstały w tej kadencji. Wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo dobry wynik. Oczywiście nie zwalniamy tempa, złożyliśmy następne wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych. Akurat ulica Słowackiego i Trauguta znalazła się na liście rezerwowej, a kolejne nasze wnioski również złożone dotyczą ulicy Nowej, odcinka Cegielnianej i Halera, tak aby w ten fragment miasta całkowicie może nie przebudować, ale poprawić jakość tych dróg właśnie w tym obszarze, żeby można było między innymi spokojnie parkować na ulicy Słowackiego, gdy doprowadzimy do naprawy również Nowej i Cegielnianej. Będziemy tam prawdopodobnie stosowali ruch jednokierunkowy, aby właśnie umożliwić spokojne parkowanie i poruszanie się tych pojazdów, które często przecież na tej ulicy goszczą. To są ulice uczęszczane niezwykle często, wobec tego warto zabiegać o środki na ich remont. Ja jestem dobrej myśli w tej sprawie. Myślę, że uda nam się te środki pozyskać. Myślę, że tutaj te wnioski są dobrze udokumentowane, dobrze napisane. No niestety, jak wspomniałem, lista rezerwowa na razie, ale mam pewne podstawy sądzić, że niektóre samorządy zrezygnują, gdy nie znajdą firm, które mogą im wykonać te prace, lub gdy nie znajdą środków na wkład własny. To tyle, proszę Państwa, gdy chodzi o tę ulicę Leśną, a także o inne nasze plany. W tej chwili proponuję już podpisać tę umowę, no bo to właśnie jest dzisiejszy cel naszego spotkania. Proszę bardzo, pani skarbnik, pan prezes. Pani tu? Nie. Było. Dobrze. Słuchajcie, jakby... Aha, zapomniałem, że tu są kamery, to nie można tak gadać sobie. Bez. Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o... Zaraz skończymy. Dobrze? Mhm. Więc jeżeli chodzi o ulicę Leśną, ten projekt składa się z dwóch etapów. Jeden etap to jest już zaprojektowany parking, który będziemy realizować w pierwszej kolejności.
A drugi etap posiada program funkcjonalno-użytkowy, na podstawie którego będziemy teraz projektować całą ulicę Leśną. Ale z tego względu, że są takie miejsca, które potrzebują wywłaszczenia, będzie to realizowane w systemie ZRID. Ale mam nadzieję, że okres 4 do 5 miesięcy wystarczy na zaprojektowanie części drogowej. A całość planujemy zakończyć tej budowy w listopadzie, pod koniec listopada tego roku. Jeżeli chodzi o ulicę jeszcze tą Leśną, to powiem, że teraz na etapie projektowania nasi projektanci będą się konsultować między innymi z mieszkańcami, bo są też jakieś prywatne wjazdy, które by pasowały komuś, żeby już od razu były zaprojektowane w odpowiedni sposób, a nam nie przeszkadzające w projektowaniu samej jezdni. Jeśli chodzi o... I to w sumie jest wszystko na temat ulicy Leśnej. Jeżeli chodzi tutaj o to pytanie, które padło o ulicę Różaną i Śląską, to w przyszłym tygodniu zaczynamy wprowadzać czasową organizację ruchu na ulicę Śląską i w następnym tygodniu zaczynamy realizację tej jezdni. W tym projekcie jest jeszcze ulica Różana i tak jak pan burmistrz powiedział, przebudowa wiaduktu, który znajduje się nad ścieżką rowerową. Skądinąd tą ścieżkę wykonywaliśmy też my. Także tam nie zostanie zachwiana procedura gwarancyjna. Najpierw będzie rozebrany wiadukt. Cała dokumentacja jest złożona w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze. No i teraz podlega ostatecznemu uzgodnieniu. Te prace będą realizowane na przełomie kwietnia i tak planujemy na przełomie kwietnia i maja, jeżeli chodzi o sam wiadukt. I w sumie tyle. A gdy chodzi o ulicę Śląską i Różaną? To Śląska, mówię, planujemy to skończyć w tym roku. Mimo tam terminów i dłuższych. No ale no, ze względu na to nie rozpoczynaliśmy tego w ogóle w sezonie teraz zimowym, no bo musimy rozebrać najpierw całą ulicę, a tam jednak są mieszkańcy, którzy no, chcą dojeżdżać do własnych posesji. Ale teraz zapowiedzi, prognozy pogody są na tyle dobre, że uważamy, że możemy wystartować z tymi robotami. I zaraz równolegle z ulicą Śląską będziemy realizować ulicę Różaną. Proszę Państwa, ja tak pozwolę sobie przy okazji omawiania tych ulic przypomnieć zdarzenie, które miało miejsce rok temu. No to jest taka anegdotka, ale jednak świadczy o tym, jak mieszkańcy tych ulic Leśnej, przepraszam, Śląskiej zwłaszcza, nie wierzyli w ten remont. Spotkałem się z dwiema czy trzema paniami z tej ulicy właśnie przy okazji narodowego czytania nad naszym zbiornikiem Bud i usłyszałem pytanie, co z ulicą Śląską. I powiedziałem, że ulica Śląska będzie niebawem remontowana. Panie burmistrzu, ile myśmy już razy słyszały o tej ulicy, bo to same panie były. Ja mówię, proszę mi wierzyć, że są środki, jest już wybrany wykonawca, niedługo będzie ta ulica remontowana. I bardzo ciężko było te panie przekonać właśnie do tego, że tak się stanie, że to jest prawda, że tutaj już wszystko z naszej strony zostało zrobione. A ciężko było dlatego, że wiele lat ludzie słyszeli obietnice, a za tymi obietnicami niestety nie poszły czyny. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy w całkiem innym miejscu i mam nadzieję, że mieszkańcy już niebawem będą cieszyć się z tych wyremontowanych ulic. No a tymczasem trzeba ich prosić i to właśnie robię w tej chwili, prosić wszystkich o wyrozumiałość w czasie tego remontu, bo na pewno będą utrudnienia,
będą problemy, które no, wyjdą w trakcie prac, więc proszę pamiętać, że robimy to po to, żebyście Państwo w przyszłości mieli po prostu lepiej, wygodniej i przyjemniej, natomiast nie robimy tego wcale po to, żeby komuś życie utrudniać. Jakiś czas się jeszcze wszyscy wspólnie pomęczymy, a później będziemy mogli się cieszyć z tego naprawdę, jak sądzę, pięknego efektu. No i teraz chyba czas już na wręczenie umowy. Czy Państwo macie... O, to Pani bardzo... Czy szyby dojechać do ulicy Śląskiej Różanej, trzeba wyremontować ulicę Sowackiego? Wspominał Pan już na początku o tym. Kiedy fizycznie odbędą się prace? To znaczy ulica Słowackiego, jak powiedziałem, czeka na dofinansowanie. My nie mamy tych środków własnych tylu, a tam oceniamy, że to będzie kwota około 10 milionów złotych. Sama ulica Słowackiego i Trauguta. Także proszę sobie wyobrazić, że to są poważne kwoty. Dość powiedzieć, że to zadanie, które teraz wykonuje firma pana Gawłowskiego, czyli Wrzosowa, Różana, Śląska i ten wiadukt, o którym już mówiliśmy, to jest zadanie za blisko 15 milionów złotych. Także no, to są ogromne kwoty, my ich nie mamy w budżecie, musimy czekać na dofinansowanie. I cały czas intensywnie nad tym pracujemy, jak mówiłem, złożone są wnioski. Jest dokumentacja na tę ulicę Słowackiego. I także myślę, że w tym roku, być może w tym jeszcze półroczu się wyjaśni kwestia dofinansowania. Jeśli wyjaśni się pozytywnie dla nas, to będziemy ogłaszali przetarg jeszcze w tym roku. Może dojść do rozpoczęcia realizacji tego właśnie zadania. Najprawdopodobniej tak, ponieważ Słowackiego jest już oceniona i jest na liście rezerwowej, natomiast nowa Cegielniana i Halera odcinek to są wnioski, które dopiero złożyliśmy. One dopiero będą podlegały ocenie i myślę, że to się wydarzy jesienią. Więc sama ocena, a jeszcze od oceny do finansowania, do przetargu, wyłonienia wykonawcy, to jeszcze dość długa droga, ale dzisiaj newralgiczna jest ulica Słowackiego w kontekście tych ulic, o których mówimy. Oczywiście, że należałoby też zrobić Halera ten odcinek, prawda, aż do Kościuszki, no ale tutaj też nie mamy środków własnych na tyle, żeby dzisiaj się podjąć samodzielnie tego zadania. Tak, będzie takie oficjalne otwarcie. Chcemy to zrobić na początku przyszłego tygodnia. Tam w tej chwili trwają prace, które polegają na sprawdzeniu właśnie wszystkich urządzeń. Ten element jazu newralgiczny, on w tej chwili został już, jak to się mówi, popularnie odpalony. On się wypełnił i teraz pewnie tam jeszcze jest do sprawdzenia elektronika, sterowanie i tym podobne rzeczy. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale powiem, że w przyszłym tygodniu robimy otwarcie i tę inwestycję będziemy mogli uznać za zakończoną. Kolejną inwestycję, która czekała na realizację wiele, wiele lat, więc ja bardzo się z tego cieszę, bo to jest wszystko w ramach poprawiania naszych rodowych sreber, czyli naszego Kamiennogórskiego Zalewu. Bez tej inwestycji nie mielibyśmy już niedługo zalewu. Nie ma więcej pytań, proszę Państwa? Przekazanie teraz umowy, bo już ten moment powinien nastąpić. Panie Prezesie, gratuluję. Gratuluję, liczę na szybką realizację, tak jak Pan zapowiadał. I co, trzymam kciuki, żeby tam się wszystko pięknie udało i żeby mieszkańcy jak najszybciej jeździli po tej nowej drodze. Wszystkiego dobrego. No postaramy się.